Trwa ustalanie przyczyn tragedii, do jakiej doszło we wsi Przewodów w województwie lubelskim. To tam wczoraj wieczorem spadła rakieta, która zabiła dwie osoby. Dziś prezydent Andrzej Duda poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo, że rakieta, która spadła, została użyta przez ukraińskie siły obronne. Prezydent podkreślał też, że rakieta, która spadła w Polsce, nie była wymierzona celowo. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski, rakiety leciały, były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały z różnych kierunków. Prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód. Więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Eksperci podkreślają jednak, by pamiętać, że wczoraj przez cały dzień trwał szczególnie intensywny ostrzał Ukrainy przez Rosjan. Przypominam, że to jest rosyjska agresja na Ukrainę i wczoraj miał miejsce bezprecedensowy atak na terytorium Ukrainy, gdzie uderzano w infrastrukturę krytyczną, elektrownie, wodociągi, mordowano ludność cywilną i doprowadzono również do tego, strona rosyjska doprowadziła do tego, że rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski, zabijając dwóch obywateli. I tyle na razie wiemy. Pytanie, skąd ta rakieta została wystrzelona? Rzeczywiście słyszeliśmy wypowiedź prezydenta Bidena, że trajektoria nie wskazuje, że jest terytorium Rosji, ale warto podkreślić, że przecież Rosjanie, o ile mi wiadomo, są obecni na terytorium Ukrainy, bo okupują wiele obszarów. Wczorajsze zdarzenie miało spory wpływ na rynki walut. Złotówka zaczęła tracić na wartości, ponieważ pojawił się niepokój. Godzina 19:20 wczoraj to taki moment, w którym na tym takim graficznym obrazie zauważyliśmy tak zwaną świecę, czyli moment wystrzelenia, jeśli chodzi o w górę, jeśli chodzi o wartość tych walut, co do których złotówka się mocno osłabiła. Więc mieliśmy klasyczną świecę, 10 groszy, jeśli chodzi o dolara, około 10 groszy, jeśli chodzi o euro. Prezydent poinformował też, że ambasador RP przy NATO prawdopodobnie wystąpi z wnioskiem o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł dotyczy konsultacji w gronie krajów natowskich, które można przeprowadzić, jeśli zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo jego lub innego państwa NATO. Wybitny polski kardiochirurg ofiarą fałszywej kampanii reklamowej. Profesor Andrzej Bochenek od 2 lat walczy z dezinformacją, jaka pojawia się w sieci, a której celem jest świadome wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów. Kardiochirurg podkreśla, że chcąc chronić swoich pacjentów, musi tę sprawę nieustannie nagłaśniać. Apelowałem prawie przed 2 laty o tym, że niestety, ale mój wizerunek jest wykorzystywany do reklamy leków. Ciągle pojawiają się mnie pacjenci, którzy pytają się mnie, czy lek, który jest reklamowany w internecie, faktycznie jest sygnowany moim nazwiskiem. Więc chciałem jeszcze raz wszystkich przeprosić za to, że ktoś wykorzystuje moje nazwisko i upewnić wszystkich, że żadnego leku nigdy nie rekomendowałem. Przy tej okazji warto podkreślić, że takich praktyk zabrania artykuł 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, mówiący o tym, że lekarz tworzy swoją opinię zawodową jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, a na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych nie powinien wyrażać zgody. Ten, kto zgody takiej nie wyrażał, a do nadużycia doszło, może szukać pomocy w odpowiednich instytucjach. Lekarz i lekarz-dentysta, którego wizerunek zostanie nielegalnie wykorzystany, może zgłosić się do Śląskiej Izby Lekarskiej, do Rzecznika Praw Lekarzy działającego przy naszej Izbie, a także do Zespołu Radców Prawnych SIL celem otrzymania pomocy prawnej. Profesor Bochenek podkreśla, że z fałszywą reklamą suplementów usiłuje walczyć, jednak to bezskuteczne, bo jak mówi państwo, nie może nic z tym zrobić. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest czasochłonne, jednak czasami wydaje się być najbardziej skuteczne. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ktoś wykorzystuje bezprawnie nasz wizerunek, mamy możliwość wezwania takiej osoby do zaniechania tego typu czynności, usunięcia skutków takiego naruszenia, a następnie wystąpienia o zadośćuczynienie do sądu
powszechnego. Tak naprawdę mówimy cały czas tylko i wyłącznie o odpowiedzialności finansowej za naruszenie dóbr osobistych. Należy pamiętać o tym, że lekarz jest to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego, no i wykorzystywanie jego wizerunku wbrew tak naprawdę jego woli godzi w zaufanie tak naprawdę względem takiej osoby, no i podważa jego autorytet, który jest tak bardzo potrzebny przy udzielaniu świadczeń leczniczych. Do profesora Bochenka wciąż zgłaszają się pacjenci, którzy uwierzyli w fałszywą reklamę. Dlatego wybitny lekarz kolejny raz apeluje o rozwagę i lekceważenie podobnych treści w sieci. Właśnie mam godzinę 15 listopada. Znowu została wylana substancja na ulicy Swobodnej Królewskiej. Jest to rozpuszczalnik niewiadomego pochodzenia. I tak od przynajmniej kilkunastu miesięcy, choć wielu mieszkańców mówi o nawet kilkunastu latach. Wracamy do tematu substancji chemicznych wylewanych do kanalizacji przy ulicy Swobodnej i Królewskiej w Sosnowcu, gdzie we wtorkowe popołudnie po raz kolejny interweniowała Straż Pożarna, policja i miejskie wodociągi. Choć mieszkańcy o sytuacji alarmowali w czerwcu, sprawa zdaje się nie mieć końca. Można powiedzieć, że to jest ruletka. To jest jak pracownicy bądź ktoś wylewa bądź kończy zmianę, bądź ma zamówienia. Z tego, co zapisywałem skrupulatnie wszystkie daty, dane, kiedy zostały wylane i patrzyłem, wracam do tego, to nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy to jest rano, czy wieczorem. Tego jest tak dużo. W styczniu już byłem tak zdesperowany, że napisałem do wodociągów, żeby mi wysłali informacje na temat tych próbek, co pobrali. Z tych próbek wynikało, że to są rakotwórcze tolueny, benzen oraz ksylen. Wskutek wylewania niebezpiecznych substancji przez nieznaną dotąd osobę, mieszkańcy na długości niemal całej ulicy Swobodnej odczuwają z odpływów kanalizacyjnych woń rozpuszczalnika. Dlatego też każdorazowo alarmują odpowiednie służby, w tym sosnowieckie wodociągi, które zobowiązane są pobierać próbki. Prezes wodociągów potwierdza, że kilka razy zdarzyło się, iż dopuszczalne normy były przekroczone. Z dnia wczorajszego wyników jeszcze nie ma. My jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze służbami i powiem nawet tak, my reagujemy szybciej niż pogotowie, bo próbkobiorcy, czyli osoby, które pobierają próbki ze studni, mają specjalny sprzęt ze sobą już na aucie, żeby nie jechać z powrotem na zakład. Wczorajsza reakcja była w 15 minut, także to proszę sobie samemu ocenić, czy to szybko, czy nie. I ta sprawa się ciągnie już od kilku miesięcy, łącznie z tym, że zaplanowaliśmy już też nabudowanie na ciągu głównym kanalizacji dodatkowych studni kontrolnych, żebyśmy zawężali krąg podejrzanych. A podejrzenia padają głównie ze strony lokalnej społeczności. Ta, biorąc pod uwagę częstotliwość, a tym samym ilość wylewanych chemikaliów, wskazuje na znajdujący się nieopodal bloków mieszkalnych zakład przemysłowy. Choć przyznaje jednocześnie, że nikt nikogo za rękę nie złapał. Pan Marek Jarzębski w tej sprawie zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w odpowiedzi z 4 października czytamy: na terenie zakładu powstają ścieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacji ogólnospławnej. Wyżej wymieniona mieszanina ścieków i wód opadowych odprowadzana jest do kanalizacji sosnowieckich wodociągów na podstawie stosownej umowy. W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny terenu zakładu, podczas których dokonano otwarcia studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na niniejszym terenie. Podczas wyżej wymienionych czynności nie stwierdzono śladów i zapachu substancji opisywanych w interwencji, napisał zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak przekazano nam w sosnowieckich wodociągach, sprawę bada prokuratura rejonowa w Sosnowcu. Slej, betoniarz czy essa. To tylko część określeń, niektóre dostały się do finału plebiscytu na młodzieżowe słowo roku organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN. Jakby cały czas się to przewija, jak no, coś... A w zeszłym roku był śpiulkolot, to nie, to, aha, to jakby to było beka i to nie wiadomo dlaczego wygrało, ale... Ale tak z gruchy nie spi trochę. No zależy, kto będzie głosował znowu, no bo jak komuś się spodoba znowu i będą chcieli cisnąć bekę, no to wiadomo, że to nie będzie w ogóle miarodajne, ale jeżeli będzie w końcu młodzieżowe, to będzie essa. Często to używam, na przykład otrzymałem piątkę, to jest essa, otrzymałem szmatę, to jest essa. Podejrzewam, że wygra, robi wrażenie, bo to jest takie mega popularne wśród takich młodszych ludzi, dzieci. W tym roku internauci przesłali ponad 8 tysięcy propozycji różnych słów i wyrażeń. To już 7 raz, kiedy PWN organizuje ten plebiscyt. Tworzy w jakiś sposób, identyfikuje młodzież. Ja sama pamiętam, ze swoich czasów liceum nawet z młodzieżą rozmawialiśmy na ten temat. Też robiliśmy rankingi słów. Większość słów używanych przez młodzież staje się
popularna poprzez ich obecność w mediach społecznościowych. Jest to ciekawa próba tego, jak zmienia się współczesna polszczyzna, szczególnie polszczyzna internetowa. Organizatorzy starają się tutaj jakby wypośrodkować. Nie wszystkie chwyty są tutaj, jak wiemy, dozwolone, to znaczy słowa obraźliwe czy nawołujące do nienawiści, hejtu i tak dalej są wykluczone z tego plebiscytu. Niemniej jednak jest to niezwykle ciekawe i pokazuje coś, co w socjolingwistyce nazywamy życiem wyrazu. Aby zagłosować na jedno z 20 wybranych słów, należy wejść na stronie PWN w zakładkę Weź udział w akcji Młodzieżowe Słowo Roku 2002. Głosowanie potrwa do 30 listopada, a wyniki plebiscytu zostaną podane na początku grudnia.